Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W królestwie Krasnoulandii 8% mieszkańców ubiera się na żółto, 9% na czerwono, 10% na zielono, 11% na niebiesko a 60% na szaro. Jedynie 4-osobowa rodzina królewska oraz 50-osobowa świta. Królewska może ubierać się wielobarwnie. Czyli wielobarwnie może się ubierać 4 osoby i 50 osób. Jaka jest liczba wszystkich mieszkańców tego królestwa? Wszyscy mieszkańcy tego królestwa to jest 100%. My mamy dane tylko do tych, co ubierają się wielobarwnie. Czyli odejmujemy tych. Co ubierają się na żółto, na czerwono, na zielono, na niebiesko oraz na szaro. I wychodzi nam tutaj, że 2% ubiela nam się wielobarwnie czyli 2% z mieszkańców całego królestwa. Czyli te 2% to są 54 osoby. No to wyliczamy ile ich tam jest. To zamieniamy na ułamek dziesiętny z namnożenie resztę przepisujemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. To na co dzielimy, zawsze wskakuje nam do mianownika. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca, czyli do góry, doklejamy dwa zera. I dzielimy na pół, czyli 2700 osób liczy to królestwo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.